Tak, drodzy Państwo, 12.26 na naszym zegarze, zrzutka.pl, / radio wnet. Nie wiedziałam, że moi redakcyjni koledzy mają takie ukryte talenty raperskie, ale całkiem przyjemnie się tego słuchało. To był Jan Olencki, gdyby ktoś z Państwa nie poznał. Ale już teraz przechodzimy do kolejnej rozmowy. Gościem Radia Wnet jest Tomasz Grzywaczewski, podróżnik, dziennikarz, publicysta, autor książek reportażowych, programów dokumentalnych, ekspert do spraw rosyjskich. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Witam Państwa serdecznie. Panie Tomaszu, jak obserwuje pan rozwój sytuacji za naszą wschodnią granicą, to co pan sobie myśli? Jakie są te możliwe scenariusze? Co należy brać pod uwagę? A w tym momencie, pomimo tego, że to napięcie rzeczywiście jest bardzo duże, chyba cały czas ryzyko takiej pełnoskalowej inwazji jest jednak niewielkie. To wynika z kilku czynników. Przede wszystkim, po pierwsze, czynnika militarnego jednak. Te siły, które dotychczas zostały zgromadzone przez Rosję wokół Ukrainy, nie są wystarczające do przeprowadzenia tego typu inwazji. To jest w tym momencie około 120-130 tysięcy żołnierzy. Oczywiście ta liczba może dosyć szybko ulec zwiększeniu do ponad 200 tysięcy żołnierzy, ale ciągle taka liczba może okazać się niewystarczająca do próby zajęcia całego kraju. Ponadto koszty związane z okupacją terytoriów Ukrainy byłyby potężne. Nie wspominając już o kosztach politycznych i gospodarczych związanych z sankcjami. Także w mojej ocenie ten scenariusz takiej klasycznej wielkiej inwazji jest, jak mówię, jednak mało prawdopodobny. Natomiast bez wątpienia możemy spodziewać się różnego rodzaju działań na pograniczu, działań hybrydowych i zbrojnych. Przede wszystkim, po pierwsze, tak jakby w pierwszej kolejności różnego rodzaju cyberataków, w tym wymierzonych w infrastrukturę krytyczną, na przykład prób wyłączania elektrowni. Takie ataki miały miejsce w roku 15, w roku 16. W dalszej kolejności można spodziewać się eskalacji napięcia na Donbasie, rozpoczęcia tam w jakimś stopniu ograniczonych działań zbrojnych. Być może również można spodziewać się ataków terrorystycznych, które oczywiście mają wyglądać jak zamachy wykonywane przez terrorystów, a w praktyce będą to działania rosyjskich służb specjalnych. Możliwe jest także siłowe uderzenie na różnego rodzaju elementy infrastruktury krytycznej, chociażby sieci elektroenergetyczne, elektrownie, infrastrukturę przesyłu danych, w tym różnego rodzaju nadajniki na telefonii komórkowej, także takie punktowe uderzenia, potencjalnie na przykład być może jakaś eskalacja czy próba wywołania konfliktu. Na zupełnie innym kierunku myślę tutaj o granicy mołdawsko-ukraińskiej. Przypomnijmy, że w przeważającej części po stronie wschodniej ta granica to de facto, tam na tym terenie de facto istnieje separatystyczna, nieuznawana Republika Naddniestrza, w której stacjonują rosyjskie wojska. W trakcie konfliktu w 2014, w 2015 roku wykorzystano osoby z Naddniestrza do dokonywania prowokacji w Odessie, które skończyły się w maju 2014 roku tragedią w Domu Związków Zawodowych, gdzie zginęło kilkudziesięciu prorosyjskich aktywistów, potencjalnie separatystów. Wtedy śledztwo wykazało, że w przygotowanie tej prowokacji byli zaangażowani ludzie sobie z Naddniestrza. Teraz też jest to potencjalnie możliwe. Wreszcie niewątpliwie będzie zwiększana presja psychologiczna. Myślę, że to jest teraz taki bardzo ważny element. To jest próba nakręcania właśnie pewnego rodzaju wojennej historii, podnoszenie ciśnienia, powodowanie, że samo społeczeństwo ukraińskie będzie coraz bardziej zdezorientowane. Potencjalnie zdezorientowani będą również zagraniczni inwestorzy, że Ukraina zacznie być postrzegana jako kraj po prostu niebezpieczny, niestabilny, co będzie może przyczyniać się do po prostu osłabiania gospodarki ukraińskiej, czy nawet doprowadzenia do jej załamania. Stąd też wydaje mi się, że teraz ważne jest to, żeby pomimo tego, że sytuacja jest bardzo poważna, to jakby mówić o tym, że jest to ryzyko. Oczywiście Rosja jest agresywnym, niebezpiecznym, bezwzględnym imperium, ale nie wprowadzać nastrojów histerycznych. Stąd też ja bardzo negatywnie oceniam decyzję Waszyngtonu oraz Londynu o ewakuowaniu części personelu ambasad tych krajów w Kijowie. Znaczy, Stany Zjednoczone ewakuują rodziny
dyplomatów, natomiast Wielka Brytania ewakuuje część swojego dyplomatycznego personelu. No bo właśnie to sprawia takie wrażenie, że za chwilę może dojść do wybuchu wojny, to niepotrzebnie właśnie może generować panikę. No a ponadto już z punktu widzenia dyplomatycznego to jest fatalny zabieg wizerunkowy, bo pokazuje, no, że z jednej strony tutaj Ameryka, Wielka Brytania wspiera Ukrainę, ale na wszelki wypadek swoich ludzi wycofa, bo mogą im spaść na głowy bomby. Czyli jakby wspieramy, ale jednak już teraz, już w zasadzie zapobiegawczo trochę się ewakuujemy. Także ja myślę, że to była naprawdę bardzo, bardzo zła decyzja Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Także tak jak mówię, tych scenariuszy jest w tym momencie bardzo wiele. Ja myślę, że musimy się przygotowywać na to, że będzie dochodziło właśnie do takich punktowych ataków o różnym stopniu nasilenia i w różnej przestrzeni, od tej cybernetycznej przez informatyczną, aż po takie realne działania zbrojne, ale ograniczone, raczej punktowe. Tak mówię, trudno mi sobie w tym momencie jednak wyobrazić taką pełnoskalową inwazję, no, czołgi, prawda, atakujące, wjeżdżające z różnych stron na Ukrainę. Tak teraz mówię, oczywiście trochę upraszczając ten wizerunek, ale to jest oczywiście przy założeniu, że Kreml jeszcze utrzymał jakiś kontakt z rzeczywistością, a chyba tego nie możemy być do końca pewni. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. To prawda, bo te wszystkie doniesienia są coraz bardziej niepokojące. Wspomniał Pan o reakcji Stanów Zjednoczonych, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o Unię Europejską, Niemcy, Francję, no bo tu z jednej strony mamy deklarację i groźbę nałożenia kolejnych sankcji, a z drugiej strony na przykład mamy przecież kwestię Nord Stream 2 i wydawałoby się, że tu może wystarczyłoby jednym ostrym cięciem, jednym poważnym krokiem trochę przyblokować Władimira Putina, no to się nie dzieje. A czy to, że w tym momencie Nord Stream 2 powinien zostać zablokowany, to jest w ogóle poza dyskusją. To, że to jeszcze się nie wydarzyło, no niestety świadczy pewnej słabości Zachodu, ale przede wszystkim świadczy o tym, że Niemcy dzisiaj z tej pewnej, jednak mimo wszystko pewnego tego sojuszu, który widać po stronie Zachodu, się wyraźnie wyłamują. Bez względu na to, jak rozwinie się ten kryzys, moim zdaniem wiarygodność Niemiec jako sojusznika pośród państw Europy Środkowej została w dramatyczny sposób nadszarpnięta. Znaczy Niemcy pokazały, że w obliczu tak poważnego zagrożenia, w obliczu możliwości wybuchu wojny, cały czas są skłonne robić interesy i iść na rękę Kremlowi. Myślę tutaj nie tylko o Nord Stream 2, myślę również o tym, że pomimo licznych próśb Kijowa, Berlin odmówił dostaw broni na Ukrainę. Minister obrony zdeklarowała, że mogą wysłać szpital polowy. No to rzeczywiście, no nie wyobrażalnie potężne wsparcie militarne, ten jeden szpital polowy, myślę, że jest w stanie zmienić to pole bitwy. No to jest po prostu kuriozalne, to jest śmieszne. A tłumaczenia Berlina, że są kwestie związane z pewnego rodzaju uwarunkowaniami historycznymi, a ponadto pewnego rodzaju po stronie rządzących socjaldemokratów tradycją no, nierozprzestrzeniania broni, to są po prostu śmieszne. My mówimy o państwie, które od 7 lat jest ofiarą agresji rosyjskiej. Państwie, gdzie zginęło kilkanaście tysięcy ludzi. Państwie, które za chwilę może kolejny raz stać się ofiarą imperialnej polityki. Jeżeli jakiś polityk mówi, że takiemu państwu nie należy pomagać w pomocy broni, bo mamy jakąś taką zasadę, no to znaczy, że albo jest kompletnie oderwany od rzeczywistości, albo po prostu gra trochę po stronie przeciwnika. Także tutaj postawa Niemiec jest w mojej ocenie skandaliczna i to jest najsłabsze ogniwo, jeżeli chodzi o ten pewien wspólny front państw zachodnich. Zdecydowanie Niemcy tutaj no, się wyłamują i chyba są w tym momencie takim najsłabszym graczem. Jak mówię, to może mieć poważne konsekwencje dla dalszej europejskiej polityki. Po prostu trudno będzie Niemcom w przyszłości zaufać, biorąc pod uwagę ich postawę właśnie w tym momencie. No i oczywiście jako wisienka na torcie to, że ciągle gazociąg Nord Stream 2 nie został zablokowany, a to powinna być pierwsza rzecz, która miałaby się wydarzyć. Szczególnie, że chyba teraz widać czarno na białym, jak poważnym błędem było odstąpienie przez prezydenta Joe Bidena od sankcji kilka miesięcy temu, bo to było jedno z tych działań, które w mojej ocenie zachęciły Moskwę do coraz bardziej agresywnej polityki i doprowadziły nas do tego dramatycznego punktu, w którym dzisiaj się znajdujemy.
To jeszcze na zakończenie spójrzmy w tym wszystkim na Polskę. Lepiej sobie takiego scenariusza nie wyobrażać, no ale jeżeli ten konflikt przerodziłby się w taką regularną wojnę, w konflikt zbrojny, jaka pańskim zdaniem powinna być reakcja Polski w pierwszych tak naprawdę kilku godzinach, w pierwszej dobie od otrzymania takiej informacji? A czy przede wszystkim my powinniśmy aktywnie dostarczać broni na Ukrainę? Po drugie, no musimy być przygotowani na to, że również u naszych granic dojdzie do jakiejś formuły działań zbrojnych. Niepokojące sygnały płyną chociażby z Białorusi. W związku z tym my musimy wzmocnić po prostu naszą dosłownie flankę wschodnią i to w sposób militarny. Musimy także jeszcze aktywniej zabiegać w Waszyngtonie o wysłanie do państw wschodniej flanki NATO, do państw bukareszteńskiej dziewiątki, a w tym przede wszystkim do Polski, do Rumunii, dodatkowych żołnierzy. W tym momencie mówi się o ponad 8 tysiącach. Ja myślę, że to jest ciągle za mało. My po prostu musimy być gotowi na militarną konfrontację i w tych kalkulacjach jednak opierać się przede wszystkim na Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i na sojuszu państw środkowo-europejskich. No, mówię to z przykrością, ale jak mówię, postawa Niemiec no dzisiaj pokazuje, że trudno ich traktować jako wiarygodnego sojusznika w perspektywie pewnego rodzaju militarnej konfrontacji. I tutaj na razie stawiamy trzy kropki. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Tomasz Grzywaczewski był gościem Radia Wnet, publicysta, dokumentalista, podróżnik, ekspert do spraw rosyjskich, amerykańskich. Bardzo dziękujemy za komentarz. Bardzo dziękuję, życzę Państwu mimo wszystko dobrego popołudnia. I my się do tych życzeń oczywiście dołączamy. 12.37 na naszym zegarze. Spojrzę tak na listę od realizatora dzisiejszej audycji, Mateusza Jerzewskiego. No i wydaje się, że to jest dobry wybór, zespół The Rolling Stones, a my wracamy zaraz po nim. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.